tradycje andrzejkowe znane były już w XII wieku, choć niektórzy twierdzą, że początki sięgają o wiele wcześniej. Pochodzenia doszukuje się w starożytnej Grecji lub w starogermańskich wierzeniach. Dawniej wróżby miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były wyłącznie dla niezamężnych dziewczyn. Wówczas też traktowano je bardzo poważnie. Męskim odpowiednikiem tego święta były katarzynki obchodzone w nocy z 25 na 26 listopada. Najpopularniejsze andrzejkowe wróżby to ukrywanie pod talerzykami symboli przyszłego życia. Kwiatek oznaczał staropanieństwo, różaniec klasztor, a czepiec za mąż pójście. Nie można również zapomnieć o tradycyjnym przelewaniu wosku, choć dawniej był to ołów, a także wróżeniu z obierki jabłka pierwszej litery imienia przyszłego męża, czy ustawiania butów panien celem wywróżenia, która pierwsza wyjdzie za mąż. Dopiero w późniejszym czasie wieczór Wigilii Świętego Andrzeja przerodził się w dzień, który obchodziła wspólnie młodzież obu płci i była to przede wszystkim zabawa. Dziś jest to przede wszystkim okazja zabawy dla najmłodszych. Z kamerą odwiedziliśmy różne miejsca, m.in. remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiechucicach, gdzie rodzice i członkinie koła gospodyń wiejskich z własnych środków zorganizowały andrzejkową zabawę dla dzieci, w której wzięło udział około setki dzieci.